Dzięki za to, że masz odwagę mówić o rzeczach trudnych i niekoniecznie wygodnych i że nie obijasz bawełnę. Dziękuję, Franciszku, za to, że rozmawiasz z ludźmi, że interesuje cię, co do powiedzenia mają kobiety i że żadnych tematów nie zamiatasz pod dywan. Dzięki ci, Franciszku, za twój luz, za to, że jesteś otwarty, radosny, spontaniczny, a przede wszystkim dostępny.